niestety z mapy Szczecina znika kolejna stara fabryka. Początki tej fabryki to XVI wiek. Powstał tutaj młyn do papieru, który był napędzany rzeką Płonią, która płynie nieopodal. Młyn działał do czasów II wojny światowej. W latach 70. XX wieku powstała tutaj fabryka kontenerów Unicom. Za chwilę zobaczycie podziemia, które zostały po tej fabryce. Budynek jest w trakcie rozbiórki, więc to też pewnie ostatnia szansa na pokazanie. Schodzimy na dół. W fabryce jest tylko jeden poziom podziemi. Na wstępie czekają na nas stare beczki. Potężne betonowe filary. Pójdziemy sobie najpierw w lewo. Fundamenty. Mamy jakieś tajemnicze okienko. Zobaczcie, jakieś wykafelkowane pomieszczenie z jednym i z drugim zbiornikiem, do którego prowadzą metalowe stopnie. Ściany są wykafelkowane. Do zbiornika możemy zajrzeć. Jest pusty. Jakiś mały kanał techniczny, studzienka jakaś raczej. I kolejny zbiornik. Też odkryty. Dochodzą do niego jakieś rury stare kanalizacyjne lub coś innego. Nie mam pojęcia, jestem w tym miejscu pierwszy raz. Zobaczcie, jak potężne wzmocnienia dolne tej hali są. Myślałem, że tu jest jakieś wyjście. Był jakiś szybik. Ale jest zamknięty blachą. Stara drabina. Bardzo ciekawe wzmocnienia stalowe. Tutaj nie mamy już nic. Teraz pójdziemy sobie tą lewą stroną. Zobaczcie, jakie wzmocnienia, jakie śruby tutaj. Hale przypominają mi te hale z fabryki materiałów chemicznych Union. Tutaj już raczej nowoczesne wzmocnienia. Wiem, że u góry na tej hali był kanał, który szedł wzdłuż całego tego obiektu. I to jest właśnie zasłona tego kanału, przysłona.
Wchodzimy do jakiegoś małego pomieszczenia. Okej. Aha, tu jesteśmy w tym pomieszczeniu, które widzieliśmy przed chwilą przez okienko. Ale tutaj wygląda bardziej ciekawie. Podejdziemy sobie. Dochodzimy do jakiejś kraty. Ale mamy drzwi w bok. Zwykłe pomieszczenia techniczne. Aha, tu jesteśmy w punkcie wyjścia. Zobaczcie, otwory w podłodze tego górnego poziomu. Pozostałość jakiegoś wielkiego kanału wentylacyjnego. Bardzo duży. Myślę, że 2 metry na metr. Tu kolejna część już zardzewiała. Ktoś rozwalił podłogę. Kanał szedł wzdłuż. A może to był jakiś nadmuch od ziemi? Nie mam pojęcia. Uchwyty na kable. Doszliśmy do czerpni powietrza. Tak to mi wygląda, że tam u góry było zakratowane. I z tego miejsca właśnie było czerpane powietrze. I wtłaczane. Tutaj. Nie są to żadne schrony, ale podziemia dosyć ciekawe. Zobaczcie, widzicie? Na górę prowadzą schody stare, które ktoś przedzielił ścianą. Ściana powstała dużo później. Tutaj było zejście, a tutaj te elementy to są ślady po poręczy. Tu ktoś wyrwał, ale tutaj jeszcze ten kątownik wystaje. Taka ciekawostka. No to przejdziemy sobie. Tak. Kiedyś na swoim kanale pokazywałem pewien pałac w Płoni, który należał do właściciela właśnie tej papierni. Nie pamiętam dokładnie nazwy, ale tytuł nazywa się Tajemniczy tunel pod pałacem Hohenhof, coś takiego. Więc jeżeli ktoś będzie ciekawy, jak ten tunel i ta jego willa wyglądała, to zachęcam do lektury. Jest na moim kanale, a dziś widzimy pozostałości tej fabryki. Tunel też jest naprawdę ciekawy. Więc zachęcam do poszukania go. Wejdziemy na chwilę jeszcze na górę i pokażę wam, jak wygląda ten górny poziom tej hali. Zobaczcie, tak wygląda pozostałość tej hali. Tu jest ten kanał, o którym mówiłem przed chwilą na dole. On się ciągnie przez całą halę. W późniejszych latach produkowano tutaj kontenery. Zapewne była jakaś suwnica. Potężna hala, która niestety też idzie
podmłotek do rozbiórki. Może nie schrony, może nie sztolnie, ale myślę, że i tym razem udało mi się pokazać wam coś ciekawego. Jeszcze tylko tak zajrzymy w te stare wnęki. Nie lubię urbexu, ale zapowiada się ciekawie. Wygląda to tak jak pod ziemią, czyli to wygląda na jakiś szyb windowy. Może to jeszcze nie koniec filmu? Tak, zobaczcie. Mamy windę towarową, która zjeżdżała na ten niższy poziom i wjeżdżała na ten górny poziom. Słuchajcie, tak, tak, tak. O, pozostałość szybu windowego, a tam drzwi do tej windy. Więc miłośnicy urbexu też coś znajdą w dzisiejszym odcinku. No okej, hala jak hala. Mnie za bardzo sama hala nie interesuje. Jak tylko i wyłącznie podziemia, więc cześć i do zobaczenia w następnym filmie.